zdanie. Czy pana zdaniem Niemcy i Francja powinna spotkać surowa kara za to, że dostarczały najwięcej broni z całej Unii Europejskiej do Rosji? Ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości, ale to, że w tej chwili zdenerwował się tak pan poseł z PSL-u, mnie to wcale nie dziwi. Dlatego, że pominęliśmy najważniejsze rzeczy. Ja przed chwilą sprawdziłem projekt LNG, oczywiście powstał w 2006 roku za czasów pierwszych rządów Prawa i Sprawiedliwości, a to, co wy zrobiliście w tej sprawie, zatrzymaliście Baltic Pipe, umorzyliście długi Gazpromowi. Co więcej, Waldemar Pawlak jeszcze 2 miesiące temu twierdził, że nie należy realizować Baltic Pipe. To, co wy w tej sprawie powinniście robić, a nie mówiąc już o tym, jak zachowywaliście się wobec Wojsk Obrony Terytorialnej, które wyśmiewaliście, a dzisiaj okazuje się, że podobne wojska stworzone, podobne jak Wojsko Obrony Terytorialnej na Ukrainie, okazuje się, że zdają egzamin.